Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszym moim gościem jest Agata Wieczorek. Witam Cię serdecznie, Agato. Witam serdecznie. Cześć, bardzo miło. Agata jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz obecnie doktorantką na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Agata niedawno była współautorką wystawy, która była prezentowana w Krakowie między 8 a 19 maja. Tytuł wystawy to Escaping Image. Jak to można, Agato, przetłumaczyć? Uciekające obrazy? Chyba tak. To zdecydowanie lepiej brzmi w języku angielskim, a może bardziej płynnie, ale translacja jest dokładnie taka. Wystawa była w ramach Kraków Photo Fringe? Tak, to jest miesiąc fotografii w Krakowie. Tak, znany starszym widzom, starszym czytelnikom jako miesiąc fotografii w Krakowie. Oczywiście nazwy się zmieniają w ramach zmiany sponsorów. Ta wystawa to były instalacje. Tutaj warto dodać, że Agata była współautorką. Jeszcze mamy tutaj Adę Bielak. Mamy tutaj instalacje. Te instalacje są bardzo tajemnicze. Były prezentowane w galerii Art Zona w Krakowie. I mam tutaj właśnie przed sobą pierwszą taką instalację, na której widzimy statyw, widzimy tkaninę, widzimy wizjer. Może powiedzieć o tym, o tej wystawie, a w szczególności właśnie od tej instalacji, jeżeli mogłabyś rozpocząć. Jasne. Może słowem wstępu wspomniałabym, że ta prezentacja, cóż, no właśnie, wystawa to duże słowo, to właściwie była pierwsza prezentacja pewnych prototypów, modeli, prac, instalacji, które mam nadzieję, że wejdą wszystkie w skład projektu artystycznego, nad którym obecnie pracuję, a który podejmuje temat współczesnej redefinicji obrazu. Więc redefinicja, mam na myśli zmiany, które zachodzą współcześnie, i które dotyczą przede wszystkim obrazu fotograficznego, no bo to on w końcu w przewadze buduje fakturę wizualną współczesnej rzeczywistości. W związku z czym była to właściwie taka pierwsza próba techniczna, a Ada Bielak, o której wspomniałeś, to może nie tyle co artystka wizualna, co przede wszystkim programistka. I jej rola tutaj była niezwykle istotna, bo odpowiadała za stronę techniczną i technologiczną tego projektu. Akurat ta praca, o którą spytałeś w pierwszej kolejności, też zatytułowałam ją roboczo w języku angielskim onlooker, czyli właściwie oglądacz. I tutaj taka anegdotyczna sytuacja, gdzie na wystawę wpadł mały chłopiec, dostawił sobie stołeczek, żeby zajrzeć do tej instalacji, bo jest to taka właściwie czworoboczna tuba. On sam był za mały i wykrzyknął: ale fajny oglądacz. W związku z czym ten oglądacz to też dosłowne tłumaczenie wymyślone przez polskiego chłopca. I była to na pewno sympatyczna scena. I tak właśnie zabierano się do tej pracy, zresztą w sposób poprawny. Ona ma taką postać nawiązującą trochę do aparatu fotograficznego, starego, wielkoformatowego, przez taki dosyć potężny, stary, drewniany statyw, nieporęczny. No i oczywiście przez tą czarną tkaninę, która służy do zasłaniania się i niedopuszczania światła do wizjera. To była praca, zresztą tak jak wszystkie, które raczej zadawały pytania i dotykały pewnych niedosłowności i kontekstów. Nie była to praca, która stanowiła pewną konkretną wypowiedź. Stanowiła raczej pewnego rodzaju, nawet powabiłam się na taki termin jak żart. I tutaj w tej instalacji, w tym oglądaczu, pozornym oglądaczu, chodziło o odwrócenie sytuacji obserwujący i obserwator, czyli zatarcie pewnych granic i relacji między osobą widzianą i osobą, która ogląda. Ponieważ osoba, która faktycznie spoglądała w głąb tego oglądacza, jedyne co widziała, to ciemność, to czarną dziurę, dlatego że instalacja kończyła się zaślepką poprzedzoną niewielką kamerą.
i to oko oglądającego było rejestrowane i było widoczne w powiększeniu przez wszystkich innych gości wystawy w galerii. W związku z czym oglądający na dobrą sprawę był ślepy, nie widział nic, a jego spojrzenie było z kolei dostępne dla absolutnie wszystkich. Aha, czyli tu pod spodem mamy, jak to działa, ta instalacja działa. Mamy tutaj oglądającego, patrzy sobie przez tę tubę, przez ten prostopadłościan na statywie. I tam zainstalowana jest na krawędzi, na końcu jest zainstalowana kamera. Natomiast w innym pomieszczeniu mamy wyciemnione miejsce i pokazane jest oko oglądającego. A ten, kto ogląda, tak naprawdę nic nie widzi. No, ciekawe jakby tutaj kompletnie odwrócenie sytuacji, ponieważ stojąc za kamerą, to my zasłaniamy się, czy nawet fotoreporterzy, bo jedni mówią o tym, że przed tym wszystkim, co przez tym złem, przed tym negatywnymi odczuciami, oni się zasłaniają kamerą, aparatem się zasłaniają. Więc jest to forma takiej obrony, tarczy, ale też stawianie się w sytuacji człowieka, który może coś zarejestrować, może coś sfilmować, jest, można powiedzieć, nieco wyżej. Natomiast tu sytuacja jest odwrócona i tak naprawdę ten, kto spojrzy w tę kamerę, w tę instalację, jest rozczarowany, bo nic nie zobaczy. Natomiast ktoś, kto będzie w tym pomieszczeniu, będzie widział jego oko, czyli role się dokładnie odwracają. Czy dobrze to rozumiem? Tak, zgadza się. Zresztą tu jest też bardzo istotny ten splot oglądającego i widzącego, bo oni zamieniają się niejako sytuacjami, natomiast faktycznie odbiór ten do tej pracy jest możliwy tylko i wyłącznie ze strony, no, paradoksalnie osoby nie patrzącej, nie oglądającej, tylko widzów patrzących na oglądającego. Więc tutaj też może ta kolektywność odbioru jest stosunkowo istotna. Co mamy dalej? Mamy następną instalację, mamy tutaj jakąś skrzynię mamy. Widzę kuwetę, widzę papier fotograficzny. Agata, mogłabyś wyjaśnić, o co chodzi w tej instalacji? Domyślam się, ale chciałbym to usłyszeć od ciebie. Tak, oczywiście. Biorąc pod uwagę, że całość projektu nawiązuje do fotografii, próbowałam tutaj również wpoić pewien kontekst, nazwijmy to historyczny, i nawiązać oczywiście do technik fotograficznych, tych starszych, klasycznych, czyli po prostu analogowych. Instalacja, o którą pytasz, ma tytuł Darkroom, czyli ciemnia. I faktycznie była umieszczona osobno w małym, czarnym pomieszczeniu pozbawionym okien. Składa się z drewnianej skrzyni, w której zamknięta jest cała aparatura, łącznie z czujnikami ruchu właśnie, za które odpowiedzialna była Ada Bielak, oraz z monitora, z komputera, na którym wyświetlała się animacja. Całość była, powierzchnia monitora była przykryta zaślepką czarną z wyciętą od spodu kuwetą, w związku z czym mamy do czynienia z symulacją ciemni. Do tego w oryginale, jeszcze przez to, że ten oczywiście monitor był dobrze zabezpieczony uprzednio, nalałyśmy wody z odczynnikiem fotograficznym, w związku z czym całości towarzyszył jeszcze taki charakterystyczny zapach z ciemni. Jeżeli ktoś kiedyś pracował w ciemni fotograficznej, to na pewno ten zapach jest mu bardzo dobrze znajomy. Także całość była inscenizacją sytuacji w ciemni. I widz wchodzący do tej przestrzeni mógł zobaczyć odbitkę w trakcie wywoływania, znaczy mógł, właśnie nie mógł właściwie. Jedyne co, to mógł spróbować dostrzec ten obraz przez otwarcie wieka od skrzyni, w której miał miejsce ten proces, symulacja procesu wywoływania, co oczywiście efektowało tym, że uruchamiał wideo, które polegało na pokrywaniu się takimi czarnymi, nieprzyjemnymi plamami całego obrazu, czyli prowokował właściwie symulację zaświetlenia tejże odbitki, w związku z czym również nie mógł jej dostrzec. Wiadomo, że jeżeli chcemy komuś popsuć pracę w ciemni, wystarczy otworzyć drzwi i wpuścić światło, w związku z czym była to symulacja zaświetlenia. Także była to kolejna z instalacji, która właściwie
sama w sobie była pewnym paradoksem. Nie pozwalała na, przez swój mechanizm, przez swoją naturę, nie pozwalała na dostrzeżenie tego obrazu. Czy ja dobrze rozumiem, żeby można było powtórzyć ten cały proces, na dole był zainstalowany monitor, który symulował to zaświetlenie. Nie była to rzeczywista odbitka w wywoływaczu. Dobrze rozumiem? Zgadza się. To była tylko i wyłącznie symulacja przy pomocy komputera, w związku z czym nie była to jednostkowa praca, bo to, o czym mówisz, gdyby to faktycznie było powtórzenie sytuacji z ciemni, miałby dostęp do tego tylko i wyłącznie jeden odbiorca, prawda, bo ta odbitka byłaby już zniszczona po pierwszej takiej wizycie. W związku z czym była to tylko i wyłącznie taka dosyć mocno teatralna inscenizacja. Zresztą całość tej wystawy była planowana w ten sposób, żeby dawała jasno do zrozumienia swoją formą, swoją taką prawą graficzną, charakter inscenizacji, bo wszystkie te obiekty swoją formułą wizualną nawiązują do jakichś zastawek trochę teatralnych, do rekwizytów teatralnych. Gdzieś tam się to czuje. Może też przez tą formułę taką trochę anachroniczną, przez to drewno, przez elementy stare, jak na przykład statywy, etc. Czyli tutaj mamy taki paradoks kota, jest w skrzyni jest kot, ale żeby go możemy go uwolnić, otwierając drzwiczki, ale jeżeli uwalniamy go, to natychmiast zostaje napromieniowany i umiera, prawda, czy umrze niedługo. Więc jakby to jest znane nie tylko w sztuce, ale w innych dziedzinach nauki, właśnie pod nazwą właśnie paradoksu kota. Przejdźmy do kolejnej instalacji, która nazywa się tutaj projekcja. Co tutaj mamy ciekawego? Tak, projekcja to była bardzo prosta praca, już nie uciekająca się do technologii czujników ruchu. Właściwie była to tylko i wyłącznie znowu pewna formuła, pewien rekwizyt, który grał pewnym systemem odbić, wizerunkiem. Był to po prostu świetlony, również na monitorze zasłoniętym dużą drewnianą ramą obraz, portret zaciemniony i boczne oświetlenie, które zostało postawione przed tąże instalacją, symulowało również oświetlenie analogiczne do tego portretu na monitorze, więc widz, który konfrontował się z tą pracą, był tak samo oświetlony. To było dosyć istotne, dlatego że przed monitorem było wstawione lustro weneckie. Wiadomo, że ono przepuszcza oświetlenie za swojej powierzchni, ale także odbija to, co jest przed nim, jeżeli ten obiekt jest dobrze oświetlony. W związku z czym widz właściwie swoim własnym odbiciem zasłaniał sobie tenże obraz. I na tym polegał żart, czy też paradoks właśnie tej pracy, dotykający trochę tematu właśnie projektowania swojego własnego wizerunku, zasłaniania sobie pewnego obrazu samym sobą, samą swoją przysłowiowo rzecz biorąc twarzą. Czyli rozumiem, przed widzem było lustro weneckie, czyli coś jest to wykorzystywane, zdaje się, w teleprompterach, gdzie część światła jest odbita. W każdym razie również projekcja tylna i tak dalej, te wszystkie tematy około związane właśnie z tymi projekcjami wykorzystują to i zresztą jest to podstawowe zjawisko fizyczne. Część światła po prostu jest odbijana przez szkło. Widz nie musi widzieć w ogóle, że ma coś przed sobą i część jakby tego obrazu jest nakładana na to, co on chce zobaczyć. Czy ja dobrze zrozumiałem? Tak, zgadza się. Mhm. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy do przedostatniej tutaj mamy. Voyeur, po jakiemu to jest? W jakim języku to jest? To jest właściwie po francusku. Po francusku. Nawiązanie do tytułu takiego hitu. Voyage. Przez wielu, wiele lat. Voyage, dokładnie tak. Voyeur to jest czasownik francuski, który oznacza patrzeć. I od tego słowa też został ukuty termin spolszczony voyeuryzm, czyli po prostu podglądactwo. To uchodzi również za pewnego rodzaju zboczenie. Natomiast obecnie myślę, że można rozwinąć to poza struktury, poza obszar jakiegoś kompleksu psychologicznego. To była praca, która też posługiwała się konwencją żartu. W jej skład wchodził rzutnik analogowy, bębnowy,
czyli obracający się w sposób ciągły i cały czas wyświetlający i samoistnie zmieniający kolejne slajdy. Całość obrazu, kolejnych obrazów była projektowana w kierunku widocznych tutaj na dokumentacji lusterek, okrągłych luster ułożonych w konkretnym rytmie, w konkretny sposób. One odbijały i kręciły się również, to istotne, w kółko na podeście z mechanizmem obracającym i w ten sposób odbijały i rozbijały swoim odbiciem wświetlany w nie obraz. On wświetlał się właśnie nie jak cała prostokątna klatka czy kadr fotograficzny, tylko ten obraz był dosyć nuklearny, rozbity na różne okrągłe, dziwne rozświetlenia, które też można zobaczyć tutaj na dokumentacji fotograficznej. Także był on kompletnie nieczytelny, do tego poruszał się cały czas praktycznie po całej powierzchni wszystkich ścian. Także widzowie zmuszeni byli dosyć długo oglądać i śledzić ten obraz, żeby właściwie zrozumieć, co na nim jest. Prowokowało to sytuację suspensu, zaciekawienia, gdzie faktycznie stawali i nie wiedzieli, co jest na tych obrazkach. I to było the clue, ponieważ prędzej czy później te obrazy powoli zdradzały swoją naturę. Mianowicie naturę no nieco pornograficzną, erotyczną, bo były to zdjęcia archiwalne XIX-wiecznych pornografii. Jednokrotnie dostępne w ogólnym użytku, gdzieś nawet ze stron jednokrotnie muzealnych. W internecie, w związku z czym oczywiście nie był to wybór obrazów, które miały w jakikolwiek sposób kogokolwiek obrażać. One, cóż, posługiwały się erotyzmem, nagością i tak dalej. Natomiast całość miała właśnie prowokować sytuację pewnego zażartowania sobie i zagranie na nosie za taką chęć uzyskania odpowiedzi, na co patrzę, tej chęci patrzenia. W związku z czym tutaj to sprzężenie tego oglądania, podglądactwa, tego patrzenia, wchodzenia w świat obrazów, które do końca sobie mogą tego nie życzyć i mogą ukrywać się, a kiedy zostanie odkryta ich natura, okazuje się to pewnego rodzaju żartem, prowokacją, zawstydzenia. Tutaj kojarzy mi się sposób w ogóle patrzenia człowieka, który dokładnie w ten sposób działa, że my nie widzimy całości obrazu, tylko w jakimś tam niewielkim polu obrazu dostrzegamy wyraźny obraz. Natomiast całość obrazu powstaje w wyniku ruchów fiksacyjnych gałek. Wtedy po prostu mamy w mózgu te fragmenty poskładane i my nie musimy całego pola zeskanować, czy wszystkiego, co widzimy, tylko niektóre poszczególne najważniejsze fragmenty, a i tak zawsze nam się wydaje, że wszystko widzimy. Ten proces tutaj został zdecydowanie rozciągnięty w czasie i nie dzieje się w mózgu, tylko jest to tak, jakby można powiedzieć, ten proces jest wyjęty i pokazany. Plus dodatkowo oczywiście są te aspekty no, podglądania. Przejdźmy teraz do ostatniej instalacji, Mocking Image. Co tutaj mamy, Agato? Mocking Image to z kolei znowu tytułowo nawiązanie do angielskiego terminu. Mocking, to znaczy kpić, żartować sobie. Tak samo nazwany jest zresztą Mockingbird, czyli drost, przedrzeźnia, czy tak zwany. I tutaj przydzielenie tego terminu obrazom od razu zdradza ich charakterek. To była seria, zestaw trzech lightboxów umieszczonych w trzech miejscach w wydzielonym, dosyć wielkim pomieszczeniu, również zaciemnionym. Widz wkraczający w tę przestrzeń tegoż pomieszczenia widział przed sobą jeden z tych lightboxów, czyli podświetlonych odbitek fotograficznych i dążył w stronę tego obrazka, ponieważ była to odbitka bardzo niewielkiego formatu, pocztówkowego, nawet chyba mniejszy z tego, co pamiętam, więc należało podejść dosyć blisko, żeby odczytać ten obraz i zobaczyć, co na nim jest. Problem polegał na tym, że kiedy widz znajdował się mniej więcej w połowie dystansu do tego obrazu i jeszcze nie był to dystans wystarczający, żeby dostrzec de facto, co jest na tej fotografii, ten obraz zniknął. Widz znajdował się w tym momencie przez chwilę w pustym pomieszczeniu i nagle za jego ramienia rozlegał się zaczepny gwizd, takie charakterystyczne, kiedy ktoś próbuje zwrócić naszą uwagę. Widz w tym momencie reagował, bo to naturalna reakcja na ten sygnał, odwracał się i tam znajdował kolejny lightbox, który zapalał się w miejsce tego zgaszonego.
I ta sytuacja powtarzała się po raz ponowny. Tak jak wspomniałam, tych lightboxów były 3. W związku z czym osoba oglądająca znajdowała się w dosyć niefortunnej sytuacji, gdzie jest gdzieś uwięziona pośrodku 3 obrazków, które naprzemian wabią i znikają. W związku z czym uciekają do tego, dworują sobie z oglądającego. Właściwie jest to troszeczkę takie nawiązanie do gier, które chyba każdy z nas gdzieś pamięta. Do głupiego Jasia, tak. Ze szkoły. Tak, tak, dokładnie, dokładnie tak. Więc bazowo to była idea tejże instalacji. Tutaj oczywiście też bardzo duży udział Ady, która zaplanowała całą architekturę czujników, które dobrze funkcjonując, faktycznie były w stanie zasymulować taką sytuację. Bardzo mi się podoba ta wystawa, te instalacje, z tego co opisujesz. Bez naszej rozmowy byłoby to kompletnie niejasne. Tak więc gratuluję ci, bo naprawdę jest to kawał fajnej pracy. I bardzo lubię właśnie takie zagadki, bardzo lubię tego typu akcje, gdzie jest również pewna interaktywność, która również zachęca do działania, do oglądania i nie jest to tylko właśnie oglądanie, tylko pewne działanie i myślę, że to zapada w pamięci, tak więc jest tutaj naprawdę kilka, bo mamy tutaj raz, dwa... Dzwonię ci przerwę, bo tutaj lekka niespodzianka. Akurat na tej dokumentacji niestety brak tej czołowej instalacji, bo były jeszcze 2. Jedna z nich jest widoczna, właściwie obudowa, scenografia jest widoczna na pierwszym zdjęciu. Taki szerszy rzut na wejście po prawej do galerii. Jest widoczny ten statyw i obok jest taki dosyć tajemniczy kubus przekryty fizeliną, białą materią. Korytarz i tam miała miejsce praca, którą też nazwałyśmy z Adą roboczo approach, czyli zbliżenie się. I to była praca, od której właściwie zaczęłyśmy całość projektu. Ona opierała się ściśle na zawiązaniu zależności między tym, co dzieje się na ekranie, bo na końcu tego korytarza faktycznie był duży ekran, czyli tym, co dzieje się z danym obrazem, a tym, co dzieje się z widzem. I była to instalacja oparta na wideo, na animacji poklatkowej, skonstruowanej na bazie materiału chyba nielegalnie nakręconego i na pewno amatorsko w ubojni końskiej. I tutaj każdy kolejny krok widza wykonany w kierunku tej animacji, widz wkracza w tę przestrzeń uprzedzony o tym przez opis towarzyszący instalacji, każdy kolejny krok prowokował postęp akcji. A że akcja była dramatyczna i zaogniająca się, to widz miał pełną świadomość, że w symboliczny sposób oczywiście, ale odpowiada za to, co dzieje się dalej z tym zwierzęciem. My wybrałyśmy taki motyw koński, dlatego że była to wystawa przygotowywana właśnie na miesiąc fotografii w Krakowie, na Photo Fringe. I była to jasne nawiązanie do animacji poklatkowej, do jej początków, do Edwarda Muybridge'a i jego pierwszych eksperymentów z próbą zarejestrowania ruchu, zanimowania ruchu, które wykonywał właśnie na modelu, jakim był koń, śledząc koński bieg. Więc to chyba też dosyć istotne. Tak, bardzo, bardzo istotne. Tu zresztą na plakatach jest właśnie ten coin Muybridge'a. I wspomina się, że jeszcze jeden obiekt był. Tak, jeszcze jeden obiekt, który mam nadzieję, że niedługo zanimuję w postaci GIF-a, takiej prostej, drobnej animacji. To z kolei była chyba najbardziej lapidarna praca. Był to też niewielki lightbox, natomiast on był umieszczony w dosyć niekonwencjonalny sposób, bo bardzo nisko dotykał jedną krawędzią ziemi i do tego był bardzo pochylony. W związku z czym goście wizytujący wystawę mieli możliwość zobaczenia tej pracy tylko i wyłącznie przez przyjęcie dosyć niekonwencjonalnej postawy na wystawach. Musieli po prostu się albo położyć, albo w jakiś sposób bardzo mocno się wypiąć, klęknąć. A to, co uzyskiwali w odpowiedzi, to właściwie tylko i wyłącznie rozjaśnioną powierzchnię z taką mrzącą postacią, odwróconą tyłem, więc też widzieli tylko i wyłącznie plecy czyjeś, dosyć nieuprzejmie odwrócone. No, duża dawka humoru jest w tych instalacjach, tak więc bardzo mi się to podoba.
Rzeczywiście ta instalacja z koniem i rzeźnią jakby jest tutaj chyba najmocniejszym takim akcentem i akcentem spajającym właśnie początki fotografii, fotografowanie ruchu i taką ikoną, może nawiązaniem jakby do ikony fotografii. Tak więc gratuluję Ci tej wystawy. Bardzo mi ona przypadła do gustu. I czy chciałbyś coś dodać na koniec? Czy masz jakieś plany związane z tą wystawą? Czy jest to dzieło otwarte? Chcesz dalej prezentować, czy dalej tworzyć? Cóż, dziękuję Ci za to pytanie, bo jest to bardzo istotne. Tak jak wspomniałam na samym początku, ten projekt jak najbardziej jest otwarty i ta prezentacja w Artzonie, który jest ośrodkiem kultury w Krakowie, była swoistą próbą, głównie właśnie techniczną, wykonaną przez Adę i przeze mnie oczywiście z dużą starannością, natomiast też ze świadomością, że jest to dosyć ryzykowny i trudny projekt do realizacji właśnie przede wszystkim pod kątem techniki i technologii, więc my borykawałyśmy się z bardzo dużą ilością problemów i jest to projekt, który na pewno tematycznie będzie przez nas rozwijany, mamy nadzieję go zaprezentować za parę miesięcy. Chyba na pierwszym miejscu w Łodzi, bo tutaj mamy dostępną najpewniej przestrzeń. No i mam nadzieję, że później też on rozrośnie się jeszcze do bardziej ambitnej i zaawansowanej postaci. Także chcemy realizować go stopniowo, dajemy sobie jeszcze dwa kroki, żeby faktycznie tutaj ugryźć głównie te czynniki, głównie te techniczne rzeczy, aby nie miały to żadnych zastrzeżeń, a nie budziło to żadnych zastrzeżeń i było zrealizowane w pełni świetnie, profesjonalnie. Agata, myślę, że jest to materiał, który trzeba pokazywać jak najbardziej. Są to bardzo zgrabne, bardzo dowcipne, przemyślane prace, więc jak najbardziej polecam Ci prezentowanie na większych imprezach i czy w bardziej prestiżowych miejscach, chociaż tutaj jak na Dom Kultury to warunki tutaj są naprawdę są zaskakująco dobre, to prawda. Zresztą zaplecze tego miejsca jest świetne, bo ono powstało na Nowej Hucie. Myślę, że to miejsce też warto zaakcentować w tej wypowiedzi. Z tego względu, że jest to obszar, który jest nieco zaniedbany gdzieś kulturalnie w Krakowie, w każdym razie groziło mu to, bo mieszkańcami byli pracownicy Dużej Huty, która zaczęła ograniczać swoje zatrudnienie. I co prawda jest tam teatr ludowy, jest kino Sfinx, natomiast ten ośrodek dobrze rozwijany, bardzo dobrze prowadzony, aktywizuje w znacznym stopniu to życie miejskie. Tam faktycznie przychodzi dużo osób, i również starszych, i z dziećmi, więc jest to na pewno miejsce, które być może nie ma jeszcze łatki tylko i wyłącznie wielkiej galerii sztuki, ale pytanie, czy musi mieć. Jest dobrze prowadzone i myślę, że było to świetne miejsce do współpracy właśnie na samym początku tego typu prób, tego typu realizacji. Jestem przekonany, że jeszcze zobaczymy Twoją wystawę, Waszą wystawę w innych miejscach, bo jest to kawał dobrej roboty, mówiąc krótko. To wszystko z mojej strony, także Agato, życzę wszystkiego dobrego i cóż, dziękuję za rozmowę, dobrego światła życzę. Serdeczne dzięki za całą rozmowę i za bardzo budujący komentarz. Pozdrawiam. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.